Była sobie kiedyś pewna pani, która była żoną chyba najbardziej znanego na świecie chemika. Z jednej strony była bardzo dumna i jakoś niby szczęśliwa, no bo miała naprawdę wyjątkowego męża, bardzo go kochała i też, jak to często bywa w małżeństwach na początku, bardzo była przez niego kochana. Mieli dużo pieniędzy, on dużo podróżował, dawał wykłady, dużo zarabiał, był szanowany, ona się często pojawiała na takiego różnych spotkaniach, ale z czasem ich miłość oczywiście coraz bardziej słabła. On miał coraz więcej zajęć, prowadził coraz więcej wykładów, jeździł po różnych miejscach na świecie, z czasem przestał ją zabierać, już nie mogła się cieszyć jego towarzystwem, wracał bardzo rzadko do domu, a kiedy wracał, był niezwykle oschły. Kulminacją chyba tej oschłości, tego wszystkiego, co się wydarzyło między nimi, był taki wieczór, kiedy po długiej, długiej nieobecności wrócił do domu i zastał ją zapłakaną. Popatrzył na swoją żonę siedzącą w fotelu, której łzy ciekły po policzkach. Usiadł obok niej i zamiast docenić, współczuć, zrozumieć, to zaczął mówić: co to leci po tych twoich policzkach? Tam jest, widzę, trochę białka, tam są jakieś takie związki chemiczne, tam są aminokwasy, tam jest prawdopodobnie trochę fosforu. Wybaczcie mi, ja nie jestem chemikiem, nie mam pojęcia, jaki skład podał, ale podał dokładny skład tych łez. I na koniec powiedział: tak naprawdę, no to po tych twoich policzkach to leci absolutnie bezużyteczna woda, która się tylko zmarnuje. Czy powiedział prawdę? No powiedział. Czy właściwie określił sytuację? Faktycznie określił, co leci po jej policzkach? No tak. Tylko na co to komu?